wizytówki, ulotki, plakaty, banery, pieczątki, gadżety reklamowe. Druk, ksero, oprawy prac, skanowanie, laminowanie, faks, VHS na DVD, kafejka internetowa. To wszystko w jednym miejscu. Cyberkultura, ulica Barlickiego 14, Kutno. Aquapark Kutno, wodne atrakcje w zasięgu ręki, basen rekreacyjny, rozgrzewkowy, sportowy oraz brodzik dla dzieci. Rury, zjeżdżalnie, masaże wodne, sauny i solaria. Squash, kręgle, fitness. Aquapark Kutno. Do zobaczenia. www.aquaparkkutno.com. Już jest nowy numer Gazety Lokalnej. W numerze m.in. finansowa afera w Kutnie. Poszły przekręty na grube miliony? Syrenka promuje Kutno, kultowe auto powraca w wielkim stylu. Wyjątkowa wizyta w Kutnie, Kaczyński przyciągnął tłumy. Do tego największa kutnowska giełda pracy, autogiełda, dodatek sportowy oraz program telewizyjny w prezencie. Gazeta Lokalna, blisko Twoich spraw, cena złoty 99. Drodzy wyborcy, od lat jestem blisko Was. Znam Wasze problemy i zawsze możecie na mnie liczyć. Kamera stop. Mamy. Można wiele obiecać, jednak nic z tym nie zrobić. Ale czy rzeczywiście o to chodzi? Aby skutecznie działać, przede wszystkim trzeba umieć słuchać. W prawdziwej przyjaźni słowa są zbędne. My rozumiemy się bez nich. Czerpiąc z doświadczenia seniorów, ze spokojem patrzymy w przyszłość. Bezpieczną przyszłość. Przecież Ty też kochasz Polskę. Danuta Ewa Zakrzewska, kandydatka do Senatu RP. Dlaczego do Senatu? Ponieważ chcę zapewnić równe szanse rozwoju dzieciom i młodzieży, godne życie osobom starszym i potrzebującym pomocy. Zamierzam brać udział w tworzeniu dobrego prawa w najlepszym interesie regionu i kraju. Kompetencje i doświadczenie pozwolą mi aktywnie uczestniczyć w działalności Senatu. Dziękuję za zaufanie i każdy oddany na mnie głos. Danuta Ewa Zakrzewska. Materiał sfinansowany przez KW Platforma Obywatelska RP. Przemysław Błaszczyk wraz z żoną Moniką wychowuje syna Maksymiliana. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od 15 lat prowadzi rodzinne gospodarstwo rolno-hodowlane. Od 2007 roku pełni mandat senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Przyszłość swojej rodziny związałem z naszym regionem. Tu żyję, wychowuję swojego syna, pracuję i spędzam wolny czas.
Senacie Rzeczpospolitej Polskiej pragnę nadal być Państwa reprezentantem. Dlatego 25 października proszę o Państwa głos. Miasto budzi się z naszymi marzeniami. 25 października zdecydują Państwo o wyborze nowego składu parlamentu. Nie jest tak, jak przedstawiają to media, że mają Państwo wybór między mafią a sektą, o czym śpiewa Kazik Staszewski. Jest alternatywa. Tą alternatywą jest lista wyborcza Kukiz 15, którą w naszym okręgu mam zaszczyt otwierać. Moim hasłem wyborczym jest postawmy na Polskę. Ja też stawiam na Polskę, dlatego będę głosował na pana Tomasza Rzymkowskiego. Dziękuję. Dzień dobry, Kamila Samojło. Dzisiaj mamy czwartek, 8 października, a imieniny obchodzą Brygida, Ludwik, Pelagia i Waleria. Zaczynamy wiadomości dnia. W czwartek o godzinie 11 na Placu Piłsudskiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem kandydata na Sejm i pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości powiatu sieradzkiego Łukasza Rzepeckiego. Głównym zagadnieniem poruszonym przez młodego członka PiSu była zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu o pracę do 12 zł na godzinę, która miałaby wejść w życie od 1 stycznia. Kandydat podjął również temat uchodźców. Co roku setki maturzystów zadaje sobie to pytanie, jak przygotować się do matury. Najważniejsze jest to, że jeszcze trochę czasu nam zostało i pewne rzeczy można zaplanować z wyprzedzeniem. O zmianach podczas tegorocznej matury mówiła dziś Danuta Zakrzewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Danuta Zakrzewska, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, spotkała się dziś z kutnowskimi maturzystami. Przybliżyła uczniom podstawowe informacje dotyczące egzaminu dojrzałości i zmiany, jakie obowiązywać będą podczas tegorocznej matury. Dodatkowych przedmiotów możecie wybrać aż do 6 łącznie, z tym jeden jest obowiązkowy, czyli jeszcze 5 dodatkowych możecie sobie dobrać. I to jest możliwe. Co roku mamy kilkanaście osób, które wybierają 6 przedmiotów dodatkowych, a w tym roku jeden absolwent z Liceum Kutnowskiego znalazł się w czołówce najlepszych maturzystów w Polsce. W 2016 roku do matury w nowej formule przystąpią zarówno absolwenci liceum ogólnokształcącego, którzy już w tym roku zdawali maturę na nowych zasadach, jak i uczniowie technikum. Obowiązkowo maturzyści przystępują do 4 egzaminów w części pisemnej oraz do 2 egzaminów w części ustnej. Egzaminy ustne, egzamin ustny języka polskiego, inny, nie prezentacja, tylko losujemy pytanie z 3. I na to pytanie mamy przez 10 minut reterować swoją odpowiedź, potem przez 5 minut odpowiadać przed zespołem przedmiotowym. No i ktoś powie, no tak, to już my wiemy, jak to było w tym roku, prawda, portale internetowe, przekazywali sobie tematów, wszyscy mieli, ci, którzy po południu zdawali szansę, prawda, przygotować się z tematów, które szły rano, nic z tego. System egzaminów zewnętrznych też się uczy i wyciąga wnioski z błędów. I w tym roku wypracowaliśmy już takie zasady, które nie pozwolą na wędrowanie tematów i zapoznawanie się z nimi wcześniej niż egzamin. Otóż mamy teraz tak, że egzamin rozpocznie się w 2016 roku o godzinie 9, o godzinie 19 się skończy, ale nawet jeżeli w danej szkole rozpocznie się o 15, to i tak nie ma szans, żeby tematy, które szły rano, były po 15 wykorzystywane. Centralna Komisja Egzaminacyjna zaplanowała termin matur w dniach od 4 do 27 maja. Wtedy licealiści będą przystępować do egzaminów pisemnych, a także ustnych. O szczegółowych zmianach w tegorocznym egzaminie dojrzałości w dzisiejszej rozmowie dnia. Zapraszamy.
Finał obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego to nie tylko wspólne spotkania i integracja, ale również okazja do przybliżenia potrzeb i problemów osób dotkniętych depresją i schizofrenią. Wielki finał Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego odbył się w Kutnowskim Domu Kultury. Spotkanie rozpoczął występ zespołu November Project. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego skoncentrowany jest na przełamywaniu barier związanych z chorobami psychicznymi, ale także obalaniu mitów na ich temat. Naszym zadaniem też jest zbudowanie, też do miarę możliwości, pozytywnego wizerunku zarówno psychiatrii, jak i osób, które zmagają się na co dzień z zaburzeniami psychicznymi. Ważne także, byśmy sami potrafili obserwować w swoim zachowaniu bądź zachowaniu bliskich dokonujące się często zmiany. Życie w nieustannym stresie może wywołać przedłużające się stany melancholii, a to prowadzić może często do depresji. Możemy zgłosić się do poradni zdrowia psychicznego lub lekarza pierwszego kontaktu. Możemy również zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie, do pracowników socjalnych, którzy mają bogatą wiedzę, tak, są fachowcami w tym zakresie i również poinstruują, co zrobić i gdzie udać się, aby uzyskać fachową pomoc. Taki dzień jak dzisiejszy ma również informować osoby zdrowe, jak mają zachowywać się wobec osób cierpiących na choroby psychiczne. Żeby nie stronić, nie uciekać od ludzi, którzy zmagają się czy to z depresją, czy z zaburzeniami psychicznymi, czy jakimikolwiek innymi dolegliwościami psychicznymi. Bardzo ważne jest to, żeby udzielać im wsparcia, żeby być na co dzień z nimi, dostrzegać ich problemy i potrzeby. Jak co roku zaprezentowali się wychowankowie ośrodków czy domów samopomocy. Na scenie wystąpiło blisko 15 zespołów. Jak mówił lider zespołu November Project, wszyscy jesteśmy ludźmi specjalnej troski, a to świadczy tylko o naszej wyjątkowości. W trzeciej rundzie Okręgowego Pucharu Polski KS Sandbus Kutno zmierzył się na własnym boisku z Widzewem Łódź. Kutnowski zespół wygrał 2-0. Takich emocji na stadionie w Kutnie dawno nie było. Piłkarze KS-u Sandbus Kutno w meczu trzeciej rundy Pucharu Polski pokonali na własnym boisku 2-0 RTS Widzew Łódź. To dla nas jest duża przyjemność grać z drużyną, która o coś walczy. My też o coś walczymy. Myślę, że mecz mógł się podobać, bo z obu stron był to mecz ciekawy przede wszystkim dla kibica, bo raz zapadły bramki, drugie, że mecz był czyściutki, bez żadnych fauli, to jest najważniejsze. Wiadomo, jaki cel ma Widzew. Widzew musi się piąć do góry i ja mu tego życzę z całego serca. My też nie chcemy zostać z tyłu, też istniejemy dopiero od półtora roku, udało nam się awansować za klasy do okręgówki. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku, mimo tego, że ostatnio przegrali mecz ligowy, co też bardzo ubolewam nad tym, ale też będziemy się starać, żeby awansować do tej czwartej ligi. Po trafieniach Gracjana Sobczaka i Piotra Kierusa piłkarze KS-u odnieśli zwycięstwo i awansowali do kolejnej rundy rozgrywek. RTS Widzew Łódź odpadł z Okręgowego Pucharu Polski. Więc bardzo słabe spotkanie w naszym wykonaniu. To też miał dać mi odpowiedź, którzy zawodnicy, którzy dotychczas dostawali mniej szans, mniej grali, będą w stanie nam pomóc w meczach ligowych. Odpowiedź na to pytanie już mam, tak? Wiem, na kogo mogę liczyć w perspektywie spotkań ligowych, a kto będzie musiał pracować jeszcze, aby otrzymać jakąkolwiek szansę. Podczas środowego meczu z Policją starali się również kibice. Mundurowi nałożyli 35 mandatów porządkowych. Trzy osoby, w tym dwie 18-letnie i jedna 16-letnia, zostały zatrzymane za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy Policji. Tak podsumował sportową imprezę podkomisarz Paweł Witczak, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Kutnowskich policjantów wspierali funkcjonariusze z Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego. W galerii Okno na Sztukę można oglądać wystawę prac Joanny Paliochy. Prace można oglądać do 30 października. W galerii Okno na Sztukę w Kutnowskim Domu Kultury można oglądać wystawę prac Joanny Paliochy. Wystawa linorytów zatytułowana jest Energia Barwy. Tytuł odnosi się do tego, co w grafice dla autorki prac jest najważniejsze, czyli do koloru. Wszelkie inspiracje łatwą naturą albo pejzażem. Są tylko pretekstem do tego, żeby zająć się budowaniem zestawień kolorystycznych.
Artystka ma za sobą kilka wystaw indywidualnych oraz kilkadziesiąt wystaw zbiorowych w Polsce i za granicą. Wykonuje je bardzo pieczołowicie, skupiona, niezwykle sprawna technicznie. Widać to po samych drukach, gdzie kolor jest położony po mistrzowsku. Joanna Paliocha, urodzona w Łodzi, studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego. Odbyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Dreźnie. Od 2012 roku jest asystentką w Pracowni Podstaw Kompozycji. I żółty kolor na czarny, tak jakby się zmiesza. Zajmuje się grafiką artystyczną, malarstwem i ilustracją książkową. Wystawę linorytów można oglądać do końca października. Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Ja się z Państwem żegnam. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i do zobaczenia jutro. W nocy bezchmurnie tylko w Łowiczu, temperatura 2 stopnie w Kutnie, 0 w Łowiczu i 1 stopień w Łęczycy. Ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali. W dzień przejściowe zachmurzenie, temperatura 10 stopni w Kutnie i Łęczycy i 11 w Łowiczu. Ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali. W nocy pochmurno, temperatura 2 stopnie w całym regionie, ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali.